Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam i otwieram 76. sesję Rady Powiatu Bartoszewskiego. 76. sesja Rady Powiatu Bartoszewskiego została zwołana na wniosek zarządu powiatu. Jest to po prostu uchwała, którą musimy bardzo szybko przegłosować. Ja tylko przeczytam uzasadnienie, jakie zarząd tutaj do mnie napisał, czyli powodem zwołania sesji w trybie artykułu 15 ust. 7 jest konieczność wprowadzenia zmian w budżecie powiatu z uwagi na decyzję wojewody warmińsko-mazurskiego zmieniające plan dotacji celowych w zakresie finansowania świadczenia motywacyjnego strażakom oraz wydatków przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz inne pilne zmiany w budżecie. Tyle wniosek. Teraz pozwólcie Państwo, że sprawdzimy obecność, czyli czy jest kworum. Dlatego bardzo proszę wszystkich radnych o kliknięcie potwierdzenie swojej obecności. Poczekamy jeszcze chwilę. Szanowni Państwo, stwierdzam, że na dzisiejszej sesji obecnych jest 14 radnych. Jest to już wystarczające do tego, żebyśmy podejmowali uchwały prawomocne. Pozwolę sobie teraz przedstawić Państwu proponowany porządek obrad. Ten porządek obrad został zaproponowany przez Zarząd Powiatu. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 76. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. I ten porządek obrad występuje, tu wygląda tak, jak właśnie to czytam, czyli punkt czwarty, podjęcie uchwał w sprawach zmian budżetu powiatu na rok 2023 i zmiany oczywiście wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego, co jest konsekwencją poprzedniej uchwały. I punkt piąty, głosowanie w sprawie dopuszczenia możliwości zdalnego uczestnictwa w kolejnej sesji Rady Powiatu i punkt szósty, zamknięcie obrad 76. Rady Powiatu Bartoszewskiego. Tyle porządek obrad. Nie widzę żadnego sprzeciwu, wobec tego uważam, że Rada Powiatu ten porządek obrad również zatwierdziła. Przechodzimy wobec tego do kolejnego punktu, czyli podjęcie uchwał w sprawach. Te uchwały są, tak jak słyszeliście Państwo, dwie. Wobec tego pozwolę sobie tę uchwałę przeczytać, a potem jeszcze uzasadnienie. Uchwała numer 76 łamane na 351 łamane na 2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2023. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 31 267 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Punkt drugi. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 134 910 085 zł i 65 groszy. Dochody bieżące w wysokości 100 023 443 zł 982 grosze i dochody majątkowe w wysokości 34 886 641 zł 83 grosze. Paragraf drugi. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 31 267 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Punkt drugi. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą 164 412 604 zł 75 groszy. Wydatki bieżące w wysokości 107 589 070 grosz 70 zł 92 grosze. Wydatki majątkowe w wysokości 56 823 533 zł i 83 grosze. Punkt trzeci. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 56 733 533 zł i 83 grosze zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 90 000 zł zgodnie z załącznikiem 3b. Punkt czwarty. Dochody i wydatki związane z realizacją pierwsze zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowią załączniki nr 4a i 4b.
paragraf trzeci. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 29 502 519 zł i 10 groszy zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 14 893 700 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 14 013 198 zł. I dwa, przychody budżetu w wysokości 34 608 819 zł 10 groszy, rozchody w wysokości 5 106 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tyle treść uchwały. Ja jeszcze pozwolę sobie krótko przeczytać uzasadnienie tej uchwały, bo ono jest istotne. Powyższa zmiana wynika z pierwsze, dochody decyzji wojewody warmińsko-mazurskiego o zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdziale 75411 o kwotę 34 tysiące. Dwa, decyzji wojewody warmińsko-mazurskiego o zmniejszeniu planu dotacji celowych w rozdziale 75224 o kwotę 2733 zł. Trzy, zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w rozdziale 75495 i przeniesienie wydatków bieżących między paragrafami. To jest uzasadnienie tej uchwały. Jeśli nie widzę żadnych zgłoszeń, zresztą uchwała była omawiana, komisja również jest za tą uchwałą. Wobec tego możemy przejść do głosowania, tak? Wobec tego zadaję Państwu pytanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że jednogłośnie przyjęliśmy tę uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały, która jest, tak jak już powiedziałem, konsekwencją tej pierwszej. Jest to uchwała nr 76 łamane na 352 łamane na 2023 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2023-36. Po podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bartoszyckiego na lata 2023-36 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Myślę, że wszystko jest jasne i cóż, możemy przejść chyba do głosowania. Wobec tego zadaję Państwu pytanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Jeszcze czekamy na jeden głos. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego jednogłośnie przyjęła tę uchwałę do realizacji. I przechodzimy do punktu kolejnego. Tym razem będzie to pytanie, które Państwu zadam w sprawie głosowania, w sprawie dopuszczenia możliwości zdalnego uczestnictwa w kolejnej sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Wobec tego zadaję Państwu pytanie. Czy Państwo radni zgadzacie się, aby najbliższa sesja, w czasie najbliższej sesji była dopuszczona możliwość zdalnego uczestnictwa w najbliższej sesji? Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu?
Jeszcze czekamy na jeden głos. No cóż, w związku z tym, że jeden z radnych nie może się pewnie z nami połączyć, trudno, wobec tego kończę głosowanie i stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego wyraziła zgodę na zdalne uczestnictwo na najbliższej sesji. Głosami 11 radnych, 2 radnych się wstrzymało, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. Szanowni Państwo, porządek obrad został w tym momencie już zrealizowany. I w związku z tym, a jeszcze powiem o jednej rzeczy. Jutro jest dzień pielęgniarki, wobec tego wszystkim pielęgniarkom, położnym składam serdeczne życzenia w tej ciężkiej, trudnej, odpowiedzialnej, ale jakże potrzebnej pracy. Dużo, dużo zdrowia wszystkim pielęgniarkom i położnym. Szanowni Państwo, w związku z tym, że program został już wyczerpany, to zamykam 76. sesję Rady Powiatu Bartoszewskiego. Dziękuję Państwu bardzo.